Lublin, Małopolska. Region jest nasz. 14 minut po godzinie 16, zgodnie z anonsem Michał Nawrocki, profesor PWSZ, redaktor naczelny Tarnowskich Dialogów Naukowych. Dzień dobry, panie dzień profesorze. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Uroczysta promocja i inauguracja odbyła się niedawno w Tarnowie, inauguracja Tarnowskich Dialogów Naukowych. No i tak, wiemy, że zawiera różne obszary tematyczne. Wiemy, że jest to rocznik, a tak po ludzku i tak naprawdę, to co to takiego i dla kogo? To jest czasopismo naukowe i jednocześnie czasopismo popularyzujące naukę, to znaczy są tam teksty o bardzo wysokim stopniu specjalizacji i są takie teksty, które są skierowane do ludzi, którzy chcieliby zobaczyć, jak właściwie wygląda nauka, czym się ją je i są, te teksty są tak skonstruowane, żeby tych ludzi po prostu od siebie nie odrzucić. I czasopismo jest naukowe w sensie ścisłym, to znaczy mamy radę naukową, mamy redakcję, mamy bardzo ścisłe i bardzo, bardzo mocne w gruncie rzeczy procedury recenzowania tekstów, o czym się parę osób już przekonało. I to jest pierwszy numer, no i pracujemy nad drugim numerem w tym momencie, też mniej więcej o takim profilu. No właśnie, kim są ludzie, którzy właśnie te swoje teksty zamieścili w pierwszym numerze Tarnowskich Dialogów Naukowych? Na ten temat toczy się też dyskusja w internecie. To są ludzie rozmaici, znaczy to są autorzy tarnowscy, bo to jest takie czasopismo, które jest bardzo mocno oparte tutaj na fundamencie tarnowskim, ale jednocześnie jest otwarte na całą Polskę. Jest też czasopismem międzynarodowym, mamy Radę Naukową Międzynarodową, mamy autorów z zewnątrz i to bardzo z zewnątrz, ponieważ jednym z tekstów to jest tekst autorki, pani dr Kingi Kusmali z Northwestern University. Ona prowadzi zresztą tam program języka polskiego i to jest taka bardzo gorąca propagatorka w ogóle kultury polskiej, języka polskiego. Ona nam da tekst o filmoznawczy. Mamy taką międzykontynentalną, że się tak wyrażę, współpracę. Mamy autorów z PWSZ-u, mamy autorów z organizacji pozarządowych, jest ich bardzo dużo, mamy i coraz więcej. Ja się pochwalę, że będziemy mieli kolejny tekst o smogu, to akurat na dzisiaj bardzo aktualne, taki poważny, bo ja już to widziałem, on będzie jeszcze, że tak powiem, przygotowywany już solidniej pod druk i będzie takim naukowym uzasadnieniem wprowadzenia uchwały antysmogowej. Pojawiają się coraz to nowi autorzy. Mamy tam przedstawicieli, powiedzmy sobie, na przykład SIMP-u, czyli Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Oddział w Tarnowie. Mamy tam przedstawicieli Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Mamy, krótko powiedziawszy, bardzo szerokie spektrum autorów, którzy są naukowcami zawodowo i takich półprofesjonalistów, tak autorów nazwijmy. Politycznych, apolitycznych? A w ogóle to politycznych to nie. Skąd? Nie, w ogóle nie ma tutaj kryterium politycznego. To jest absurd dość silny, żeby myśleć w kategoriach politycznych, bo jak się myśli w kategoriach politycznych, to się ląduje na ścianie. Znaczy, po pierwsze, nie przyszło mi do głowy w ogóle, żeby dobierać autorów politycznie. Znaczy, autor się albo nadaje, albo się autor nie nadaje. Natomiast to też zresztą na przykład było widać podczas tej naszej uroczystości, gdzie politycy byli zaproszeni, bo bez sensu byłoby ich nie zapraszać, ale byli radni z obozu Zjednoczonej Prawicy i byli radni też z Koalicji Obywatelskiej, a z paroma osobami z Nowoczesnej miały bardzo, bardzo sympatyczną i sensowną i produktywną rozmowę na temat przyszłości Tarnowa jako miasta akademickiego. Co jak wiadomo jest, no cóż, jest czymś, co mnie bardzo interesuje. Nie ma tutaj żadnego klucza politycznego, choć pojawiają się ludzie, którzy mają jakieś polityczne zapatrywania. Ja też mam swoje zapatrywania, natomiast w ogóle to nie ma nic wspólnego z tym. To byłoby bardzo źle, gdyby miało to jakiekolwiek polityczne uzasadnienia. To w ogóle nie jest ta bajka. Natomiast no, jest bez sensu myśleć o ludziach, że nie mają swoich poglądów, nie mają swoich sympatii, antypatii i na to się nie patrzy w ogóle. Tekst jest albo drukowalny, albo jest niedrukowalny, albo jest drukowalny po poprawkach i to nasz formularz recenzji przewiduje. Tyle. Nie? Ten pierwszy numer Tarnowskich Dialogów Naukowych ma także wymiar charytatywny. To nie jest wymiar tylko charytatywny w sensie celu czasopisma, tylko to było tak. Ja to wszystko opowiem. To było tak, że jak już się ten numer ukazał, mieliśmy bardzo silne przebicie medialne, to ja sobie pomyślałem tak, że... I dużą promocję. I to nie było tak, że Nawrocki sobie robi lans w mediach, tylko to się rzeczywiście bardzo silnym echem odniosło, a ja mam taką, nie wiem, to się na to światopogląd mówi, ja mam taką konstrukcję psychiczną, że ja sobie zawsze powtarzam, że to, co mi się udało osiągnąć, to ja trochę za to odpowiadam, ale trochę nie. To znaczy, że są tacy ludzie, którym się po prostu gorzej w życiu powiodło, to po pierwsze, a po drugie, ja się nie potrafię sam cieszyć sukcesem. Znaczy, ja nie wiem, to jest jakieś, być może jakieś wybrakowanie emocjonalne, ale jak ja z kimś tego nie robię, to ja się po prostu nie cieszę. No i znam takiego człowieka, który mi kiedyś pomógł się włączyć w pomoc
przy pomocy moich książek, moich książek wystawionych na aukcję dla takiej bardzo chorej osoby. Zapytałem go, czy jakby chciał, to ponieważ tarnowskie dialogi naukowe mają teraz taki, jak to się mówi, hype mocny, medialny, no że ja bym to jakoś zdyskontował. On powiedział, że jest w innym projekcie. Ja zapytałem, w jakim, no i ja powiedziałem, ja w to wchodzę. Formuła jest taka, 7 numerów, 7 dialogów, to się nazywa, w tym projekcie dzisiaj nazywa się to 7 dialogów dla Alicji. No, to jest taka kruszynka dwuletnia, która bardzo ciężko jest chora. Nazywa się Alicja Sipior i ja to wymyśliłem tak, że wystawiamy 7 numerów co drugi dzień. Kończy się to wszystko 24 grudnia w Wigilię i te 7 dialogów dla Alicji można licytować i można wpłacać pieniądze na konto i jej po prostu pomagać. Ja to mówię teraz, bo gdyby ktoś z Państwa chciał się w to włączyć, ja nie mówię za pośrednictwem dialogów, ale w ogóle wesprzeć gdzieś tam przy świętach, to zróbcie to, bo naprawdę to dziecko bardzo cierpi. No i tak to jest. I ja myślę, że biorąc pod uwagę, że możemy trochę i egzemplarzy na to przeznaczyć i mojego czasu i innych ludzi, to pewnie się włączymy jeszcze w jakieś inne rzeczy. No tak mi się wydaje, że tak powinno to wyglądać i że to jest przyzwoite. Zapytam, kto przygotowuje teksty do następnego numeru? Czy już przygotowuje? Pewnie, że przygotowuje, tak. Mamy już tych tekstów, już mamy 6. Albo i będzie nie za wcześnie? I będzie więcej. Nie za wcześnie, bo ludzie się zgłaszają. Poza tym nie ma czegoś takiego jak za wcześnie. Ja wolę zrobić rzeczy wcześniej swoje, bo to jest mimo wszystko rocznik. Przy odrobinie szczęścia, przy takim planie, że będzie 12 tekstów w numerze, no to spróbujemy to już mieć gotowe przed wakacjami, a zostawiam sobie taki margines, powiedzmy 2-3 miesięcy, ewentualnie tuż po, ale będę celował w połowę roku. Nie ma za wcześnie, to jest praca cały czas. To się tak tylko wydaje, że się robi numer, który, jak to powiedzieć, on się sam robi, prawda? Pstrykam palcami i to jest robota taka, ona jest bardzo satysfakcjonująca, ale to jest współpraca z kilkudziesięcioma osobami na kilku poziomach. To trzeba wszystko zgrać, to trzeba wszystko zsynchronizować. Też, no powiem tyle, zajęło mi to tyle czasu i energii, że książka, którą miałem wydać, ona już była zrecenzowana, ja ją skończyłem pisać w lipcu, moja książka, znaczy składać teksty, bo to jest na 20-lecie mojego pisania i publikowania, ona się miała ukazać październik, listopad, ona się ukaże w lutym, jak dobrze pójdzie, bo po prostu to włączyło. Ile zajęło przygotowanie dialogów? Pół roku mniej więcej, takiej ciężkiej pracy, ale ja uważam, że to jest tempo sprinterskie, to jest w zasadzie niemożliwe coś takiego zrobić, więc teraz już mamy pewne formuły, mamy pewne standardy, pewne procedury, mamy też kontakty. Ja zresztą wiem, że parę tekstów, na przykład o historii Tarnowa się tam przynajmniej jeden tekst pojawi, o takich faktach jeszcze niepublikowanych. Bo ludzie przychodzą i mówią, a mam to i to są poważni ludzie, bo często jest tak, że doświadczony amator potrafi lepsze rzeczy napisać niż zawodowiec, a moja rola i rola redaktorów prowadzących jest taka, żeby mu na przykład poprawić pewne sprawy, żeby mu powiedzieć, słuchaj, to trzeba zrobić tak, to jest ważne, na to będzie patrzył recenzent. Zorganizować to wszystko i puścić. I wtedy różny jest tego, że tak powiem, poziom odkrywczości, ale najczęściej są to teksty bardzo ciekawe. Profesor PWSZ Michał Nawrocki to polonista, tak, dość długo już pracujący ze studentami. To ja zapytam tak po prostu, jaka jest najlepsza metoda nauczania, pracy z nimi, z młodymi ludźmi? Prawda. Po pierwsze trzeba mówić prawdę, ale w tym sensie, mój Boże, moi studenci z pierwszego roku się będą śmiać, bo ostatnio rozmawialiśmy o prawdzie i u Sokratesa i u Arystotelesa. No więc i w jednym i w drugim sensie, to znaczy w takim sensie, że prawda jest wartością, a w drugim, że prawda to jest zgodność sądu i rzeczy. Zgodność z definicji. Z definicji arystotelejska. Verbum et res ma się zgadzać. To, co mówisz, tym, co się dzieje. A podstawą jest tutaj i prawda jako wartość po prostu, która jest pewnym stanem świadomości, nazwijmy to tak nowocześnie. Nie chcę powiedzieć ideą, bo to by od razu rozbiło dyskurs. Włącza mi się odruch belferski. Zaczynam tłumaczyć wszystko. Słyszę. No właśnie. Więc redukując to do najprostszych rzeczy i takich najważniejszych, to jest prawda, w którą się wierzy. To znaczy, jeżeli, wie pani, to jest tak jak ci rodzice, którzy mówią, dlaczego moje dzieci nie czytają? No nie czytają, bo ty nie czytasz. Jeżeli nauczyciel mówi, widać to, bo wszystko jedno, czy uczeń ma lat 7, 17, 20 czy 70, bo jak prowadziłem zajęcia dla trzeciego wieku, to ja miałem tam bardzo dobre uczennice siedzące i notujące wszystko w wieku lat 70, byli znakomici zresztą uczniowie. Oni momentalnie czują, że ten, kto do nich mówi, wierzy w to, co mówi. Bo ja już nie mówię o kwestiach jakichś takich elementarnych, to znaczy kompetencji wiedzy. Ja muszę trochę więcej wiedzieć niż moi uczniowie, no bo takie jest założenie. Ale to jest kwestia tego, że ja wierzę w to, co mówię, to jest raz, a dwa, pokazuję im, że do pewnych rzeczy należy samemu dojść i nie można tych rzeczy narzucić. To znaczy należy pokazać, że te rzeczy są, że te wartości są, ale należy im pozwolić samodzielnie myśleć. Oni muszą pewne rzeczy sami odkryć, bo jak je odkryją, to wtedy będą ich odkrycia, a nie moje narzucone poglądy, myśli i sposoby myślenia. No to jeszcze na koniec zapytam. Ten inauguracyjny wykład o
kłamstwie i o kłamcach, to o kimś konkretnym? Ja sobie tak myślę, że pominąwszy podziały polityczne, wszyscy myśleli o tym, o to on mówi o moim przeciwniku politycznym i tytuł wykładu też był tak skonstruowany, żeby to tak trochę zabrzmiało. Nie, o nikim konkretnym. Ja mówiłem o pewnych mechanizmach i relacjach międzyludzkich i o tym, że kłamstwo jest też pewną techniką stosowaną od setek i tysięcy lat. Skuteczna technika? Bardzo skuteczna technika. Bardzo destruktywna. Dlatego ja tutaj mówiłem, że trzeba uczyć prawdy. To znaczy, zła technika. Niedobra. Zła w sensie moralnym, a natomiast w sensie pragmatycznym. Bo skuteczna. Jest skuteczna. No i trochę mówiłem o tym, jak to można rozpoznawać, ale to nie miało jakiegoś konkretnego politycznego przybicia, choć przypuszczam, że parę osób sobie tego życzyło. Ja mówiłem o kłamstwie jako o broni przede wszystkim. Ja mówiłem o kłamstwie jako o narzędziu walki, czyli kłamstwo, które ma służyć zniszczeniu drugiej osoby, a prawda nie niszczy, prawda buduje. A w sali lustrzanej, gdzie była promocja tarnowskich dialogów naukowych, byli studenci Michała Nawrockiego? Pewnie, że byli. I to wielopokoleniowi studenci byli i była taka historia, opowiem, no bo przyszło parę osób, które uczyłem 10-15 lat temu, no bo ja jednak pierwsze zajęcia poprowadziłem na tej uczelni w październiku roku 1999, no więc już chwilę... No to za chwilę jubileusz. Za chwilę jubileusz, straszne to jest. Jubileusz to, no to okropnie o tym mi myśleć. No niemniej byli ludzie z wielopokoleniowi i oni oczywiście, parę osób siadło z tyłu sali, ja do nich podszedłem, mówię, no, witamy się bardzo serdecznie. Ja mówię, chodźcie do przodu, siądźcie. A oni mówią, o, to się pan nic nie zmienił, bo pana zawsze przesadza do pierwszych ławek. To jest znana sprawa. A ja a oni i śmieją się wszyscy od ucha do ucha. Tak byli, było to bardzo wzruszające, było to. I oni mi mówili, że przyszli, żeby mnie posłuchać, że bardzo się cieszą z tego wszystkiego i to jest największa nagroda dla nauczyciela, coś takiego. Nie ma większej, osobiście uważam. Michał Nawrocki, profesor PWSZ, redaktor naczelny tarnowskich dialogów naukowych, no i co? I kandydat na rektora. Tak, w dalszym ciągu kandydat na rektora. Aktualne. Tak. Propozycje kulturalne w Pulsie Regionu przygotowała Agnieszka Kozioł.